Witam serdecznie, Bimek z tej strony. Dziś jest czwartek, także mamy kolejne paczki i kolejne eventy do wzięcia, do zdobycia przedmiotów, mieczy, łuków i przede wszystkim zbroi. Oczywiście, zawodników. Przejdźmy najpierw sobie do eventów. Tutaj mamy, chyba jeden tylko doszedł. Deal. Ten był ostatni, na pewno. Tak. Ten nie. Ten też był ostatnio. Czyli ten chyba. 30 czy nasz chance deal. Chance deal. Goście z 11 tygodnia. Przejdźmy do tej 11, bo tutaj nie ma co się tutaj rozglądać z niczym innym. Później pokażę wam mój skład. Bazując na formie A, na formie B. Gdzie był reset sezonu, także te składy też się pozmieniały. Troszkę u mnie i... Trzeba znowu mam sobie do pierwszej dywizji. Ale najpierw zobaczmy, co to jest w 11 tygodnia. Tak mi ciekawe trafy są. Jak widzicie, to jest Hurricane True Passing. Mocny materiał. Coman. João Mario. Dobra, zobaczmy po kolei wszystkich. Bramkarz, nie będę oceniał. Nie, João Mario. Pod kątem mojego składu oczywiście. João Mario, w sumie creative playmaker. U siebie bym go widział na AMF-ie w środku, albo CMF-ie w środku, ale... To wszystko. Nic specjalnego. Jest to niby druga noga, lewa troszkę. Także na środku AMF albo CMF, ale w sumie 5 na 10. Nic specjalnego. I Henacho. Dummy Runner. To fajny playstyle. Ale też nic specjalnego. Raczej bym go u siebie w składzie nie widział. Nigdy bym miejsce nie walczył, nawet jakbym miał formę A. Bo to... Dummy Runner fajnie by się specyfikował, chociaż jako partner dla jakiegoś targetmana, no to tak. Nawet na SS-ie, na CF-ie. Metr 55 wzrostu. Troszkę ta druga noga, prawa, taka sobie. Rzadko używa, ale jak używa, to tak w miarę celnie. Takie chyba 6. 6 plus na 10. Niezły. Myślałem, że będzie gorzej, ale niezły. Oihan Sunset. Hall player. Go się ogląda. Skille lekkie do podań, do strzałów. No nie wywalczył miejsca w głównym składzie ten koleś. 3 na 10. Nie, przesadzam troszkę. Dajmy 4 plus na 10. Specjalnego. Ibanez. Obrońca. Zajebiste skille defensywne ma. Tylko, że mu troszkę atrybutów brakuje. Ale jest dobrze. Nie jest jakoś mega źle, ale jest dobrze. No takie 5 na 10 bym w sumie dał. Nic specjalnego też. Quaracelia. Quaracelia. Tak się chyba czyta. Quaracelia. Quarpacelia. Kwisza. On ma chyba Kwisza na imię. Kwisza Quaracelia? Chyba tak. Quaracelia? 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 Helia? No coś takiego, nie? Quaracelia? Quaracelia? No tam kiedyś mówię, jak się to wymawia, kurwa, nie mogę zapamiętać. No nieważne. No ale tym kolesiem w ogóle w swoim składzie bym go nie wiedział, bo to całkowicie nie pode mnie z kolei, że bym coś jak Salah, w stylu Salaha, to ja takim nie gram. Niestety u mnie miejsca w składzie nie mają,
ale w Napoli robi rzeźnie. Prawda. Jordi Alba. Jordi Alba. Tutaj macie dwóch zawodników akurat. Jordi Alba i Hakimi. Bardzo podobni do siebie. I teraz gdzieś tam wam w rogu wyskoczy takie porównanie. Gdzieś tutaj na górze. Nie, może tam. Gdzieś tam będzie porównanie między Jordi Albą a Hakimim. I będziecie widzieć, że atrybutami Jordi Alba zjada troszkę Hakimiego, jeśli chodzi o atrybuty takie ogólne. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę skille, no skillami też troszkę. Zobaczymy zaraz. Znaczy troszkę są różne, ale na plus Jordi Alba ma atrybuty, ale jeśli chodzi o uniwersalność, no to Hakimi może grać na dwóch stronach. On tam trochę atrybutami odjeżdża Jordi Alba, ale Hakimi można na dwóch stronach grać, z tego względu, że i na prawej obronie, i na lewej. I ma do tego nawet lewą nogę, że używa w miarę często i z wysoką celnością. Tak, to jest ważne, że może wrócić z lewej strony boiska nawet. Także koleś taki dosyć uniwersalny, jak macie jeden slot ograniczony na rezerwie, a żeby ktoś zastąpił, nie wiem, bocznego, lewego albo prawego obrońca, nie chcecie poświęcać dużo rezerwy z dwóch zawodników, to wrzucacie Hakimiego i macie już zastąpione w sumie dwie pozycje. Jeszcze może prawa pomoc. No, ale to sami wybieracie. Czy troszkę atrybutami lepszy Hakimi? Znaczy Jordi Alba, czy uniwersalny Hakimi? To jest taki wybór. Oboje są w sumie można używać w takich topowych zespołach. U mnie gra Jordi Alba, teraz będzie grał. Ma formę A. Koman też u mnie by nie pograł, także tego też nie będę oceniał. Bardzo szybki. Strzały, piwki, ale to u mnie by nie pograł. Calhanoglu, no to tego kolesia mam, jak wiecie, i znowu ma formę A. Znowu będzie u mnie cały tydzień grał. Uwaga, niespodzianka, Tadic też będzie grał, kurwa, nie wiem, drugi tydzień. Ja jestem z niego bardzo, 8 plus 9 bym go ocenił. Bardzo mi się fajnie nim gra. Weźmie to pod uwagę, że on nie jest taki trochę szybki, jak typowy jakiś boczny pomocnik. To będzie nam się bardzo dobrze grało. Tylko że wiadomo, nie będzie odchodził tak jak reszta tych szybkich pomocników. To go trzymam tak w sumie prawy AMF, prawy CMF. Tam się dobrze sprawuje, bo troszkę centralnie na bok to trochę gdzieś mu ta szybkość ucieka. Brakuje. No i tutaj Harry Kane, bardzo ciekawa postać, bo tutaj dostał true passing. True passing, kurwa, tutaj na CF, a to jest super sprawa, żeby wpuścić bocznych pomocników albo bocznych obrońców. Fajna sprawa, bardzo fajna. Jedyne przyspieszenie tutaj brakuje i szybkości, ale no i balansu. Też będzie w tym tygodniu grał teraz, też go uważam za jeden z takich fajnych trafów, najlepszych trafów w sumie dla mnie. Dla partnera. Dość, że sam jest wysoki, to jeszcze tutaj z target manem może fajnie grać. Deep lying forward, czyli on schodzi po piłkę, robi miejsce na przykład obrońcom, wyciąga obrońców i tam w sumie target man zostaje jeden na jeden z obrońcą środkowym. Zajebiste. Jeszcze z true passing ten deep lying forward, no to już w ogóle petarda. Fajny koleś, tego ocenia na 9 na 10. Nawet, nie wiem, 9 plus na 10. A tu z Hakimiego to widzieliście z Jordi Albą porównanie. To z tej paczki ja bym nie wiem, jak nie miałbym żadnych zawodników, a mam tutaj Kane'a, Calhanoglu, Jordi Albę. No w sumie tutaj cztery trafy są fajne. Te dwa też są fajne, ale Coman i Kvaratskhelia. Ten z Napoli, też jest fajnym trafem, ale to tylko dla gości, którzy grają LWF. To dla nich będzie się fajnie grało. No i też cztery trafy. W sumie. Taka paczka 4 na 11. O, dla mnie była. Ale ja mam trzech gości, także nie będę tak głosował. Dobra, przejdźmy troszkę do rezerw. Ale tutaj Kane jest fajny. Ja nie wiem. Może bym głosował. Tylko ja musiałbym zobaczyć tego swojego Kane'a najpierw.
Jeszcze zerknijmy, zerknijmy jeszcze na swojego, na mojego Kane'a zerknę, bo co on tam ma zamiast Passing? Albo wolny slot, no niemożliwe, że miał wolny slot. Tensy może ma. No trzeba było porównać, czego mu tam brakuje. A ten True Passing, tamten jest lepszy Kane, wydaje mi się. Tamten niestety jest, znaczy niestety, no niestety może z tej 11, co teraz wyszła, jest lepszy. Ten co mam. No i tutaj jest trójka z Arsenalu. Zobaczmy, zobaczmy. Tu będzie jedno losowanko. Najpierw może Rosicki. O, może Rosicki. Celność nogi słabszej, wysoka, rzadko używa słabszej nogi. Prawonożny. Skille ma, nagle shota ma nawet. True passing, weighted pass. No grałbym im na środku MF albo CMF. Na środku, na środku. 39 leveli do góry. Takie dałbym mu nawet 8 na 10. Może 7 plus na 10. Na przykład atrybuty... Nie wiem, po tych 39 levelach, czy mu czasem no nie będzie nisko. Nie wiem w sumie ile on na maksie ma. 39 leveli... 8, może 8 plus. 8. No trzeba było przetestować go. Ale dobrze się zapowiada. Dennis Bergkamp. No to widzę, że już chyba u mnie raczej nie pograł w głównym składzie. Może by pograł... No takim SS-ie, ale to takie... Nie wiem... 26 leveli do góry. 6 na 10. Nie oceniam go wyżej, bo po prostu no, nie pasuje mi kompletnie playstyle i skilly mi troszkę nie pasują. 6, może 7 na 10. Wiem, że to jest legenda, ale nie widziałbym go u siebie w składzie jakoś specjalnie. A koleś, który ma główkowania 59, szybkość 6,7, przyspieszenie 6,6. Pewnie ma inne zalety, no ale to mnie inne tak bardzo nie interesują. 5,9 główkowania to mnie przeraża. No i Vieira. No to Vieira, przekozak. 9, 9 plus, może 10, jakbym nim pograł. Wydaje mi się, że mógłby rywalizować z moim ulubionym Casemiro. No bardzo dobry, temu tu nawet nie mam nic do zarzucenia. Środek DMF w ogóle i... A nawet jakby się uparł TMF-a bym mu zrobił, chociaż TMF-a mnie, ale DMF zajebisty. Albo TMF może być tam, no. Zajebisty koleś. Dla niego w sumie losuję tutaj. Tą paczuszkę z 3 razy sobie zrobimy. Żeby nie było, że nie próbowałem. Ale Vieira to chyba obok Casemiro to najlepszy defensywnie pomocnicy w grze, tak mi się wydaje. Chciałbym, jeśli patrzeć na overall, no to Rodri tam też wysoko jest, ale Rodri nie ma blockingu, a Vieira nadrabia ten blocking innymi zaletami. No, obok Casemiro to mi się wydaje, że najlepszy obrońca w grze, znaczy defensywny pomocnik. Bardzo dobry. Dlatego przychodzi do mnie po pierwszym strzale. Panie Vieira. Panie Vieira. Gabriel Jesus, no dobra, no nie tak źle, nie tak źle, dobrze. Dobrze. Zaraz to zobaczymy, czy pójdzie, czy zagra, czy nie. No zagra, na pewno zagra. Ale nie mam leveli, żeby go podciągnąć. No ale jako partner wysokiego napastnika zajebisty będzie. Ostatnio testuję właśnie Lautaro Martinez, a myślę, że to podobnie pewnie nie będą grać. Prawonożny. Prawonożny, rzadko używa słabszej nogi, ale wysoka celność, zajebisty. Przyda się na pewno, 8 plus, może 9 nawet na 10, zobaczymy jak będzie się sprawował. No pierwszy traf był w miarę ok. Drugi.
No drugi to Vieira, trzeci dociski. No może być, może być. No nie, nie tym razem. Dobra, przyspieszymy proces tutaj. Nie, panie, pan tutaj nie zagra w moim zespole. Dawson, no nie, nie. Chciałbym Vieira, ale czy tak bardzo? Mam to Makalele jeszcze. Super zawodnik, pewnie łatwiej by się grało, ale jakoś tak nie śpieszy się. Sancho. No i obawiam się, że to jest LWF czy RWF. Ale dobre trafy. Trzy dobre trafy. W sumie dwa dobre trafy na trzy to i tak dobrze. No właśnie, obawiam się tego, że on no nie u mnie. Chociaż prawa noga, prawą pomoc, prawy RWF. No nie wygląda źle. Od tego zatrzymamy. Montage pass, point crossing. No i w sumie resztę... Jakieś tam skille do strzelania, do piwek. No tego w sumie mogę zatrzymać. Ale to ja nie wiem, czy ja będę grał w ogóle RMF, czy RWF. Jak ktoś ma takie ustawienie, którym gra RMF albo RWF, no to... I na dośrodkowania, no to może go się śmiało brać. Taki spoko, ale go nie wyrzucę. Może kiedyś zmienię ustawienie. No to teraz co? Przejdźmy do mojego ustawienia. Sezon się zakończył. Nowe formy wleciały. Także teraz to wygląda tak. Tadić, oczywiście, drugi tydzień z rzędu. Mój najsłabszy zawodnik. No ale patrzę, znowu forma A. Co on tam wyprawia, nie? W ogóle. I Çalhanoğlu też drugi tydzień z rzędu. Tutaj Kane się pojawił z Dzeko. Makalele wszedł za Kimmicha. Thiago Silva, Koundé się pojawił, Jordi Alba wszedł do składu. I na ławkę Marquinhos, Alex Grimaldo. Pedriego też podciągnął, ale nie do końca. Rodri chyba też jest pociągnięty, nie do końca. Alaba i Wind. Wind też zagra tym razem. Także to jest taka jednostka na batalię o pierwszą dywizję. To chyba było na tyle. Widzimy się kiedy? No codziennie się widzimy, co tam... O godzinie 6 rano zawsze macie nowy filmik z batalii o... Znaczy, o poprzedni sezon. Najpierw o to top 1000. Tak przypuszczam, że za 3-4 dni będziecie widzieć batalię w nowym sezonie. O nowy top 1000. Może mi się uda tym razem, bo... No nie mogę zdradzić, na którym miejscu skończyłem. No już zdradziłem, na pewno nie to 1000. Ale sami zobaczycie, jak będziecie chcieli oglądać, to zobaczycie. To tyle. Pozdrawiam, Bibaj.